Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kamil Olzacki. Jestem członkiem Zarządu Instytutu Metropolitalnego i dziś chciałbym zaprosić wszystkich z Państwa na kolejną już odsłonę studia samorządowego, takiego formatu, podczas którego razem z zaproszonymi przez nas ekspertami rozmawiamy o sprawach istotnych dla miast, metropolii, dla samorządu terytorialnego. Tematem dzisiejszego odcinka jest potrzeba zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego w Polsce. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich zaproszonych przez nas gości. Serdecznie witam pana profesora Mieczysława Kunc. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie. Witam również pana doktora Sylwestra Kołomańskiego. Dzień dobry państwu. Pragnę także powitać panią doktor Katarzynę Szlachetko. Dzień dobry. Również witam pana Bartłomieja Idzikowskiego. Dzień dobry, miło mi. A także pana Piotra Nawalkowskiego. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. Wszyscy zaproszeni przez nas eksperci zajmują się w różny sposób. Naukowo, zawodowo lub z zamiłowania kwestią światłem. Wszyscy tutaj zebrani brali także udział w przygotowaniu memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, które Państwu właśnie wyświetla się w tym momencie w trakcie naszej rozmowy. Memorandum no, jest to pewien dokument, który powstał jako potrzeba być może przebicia się w pewnym sensie do przestrzeni publicznej, przestrzeni naukowej z problematyką zanieczyszczenia oświetlenia, która jakby nie było, no, stale narasta. Chyba zgodzą się Państwo ze mną, zresztą zaraz o tym będziemy trochę więcej rozmawiać, że problem zanieczyszczenia światłem w miastach, metropoliach jest generalnie problemem, który z roku na rok no, zwyczajnie się zwiększa. I to, jak my sobie z tym problemem poradzimy, zależy od pewnych instrumentów, pewnych narzędzi, tak prawnych, urbanistycznych, jak i no, technologicznych oczywiście. Cóż, chciałbym o tych narzędziach, o tych sposobach, o polityce, zrównoważonej polityce, bo to ważne, porozmawiać dziś ze wszystkimi zaproszonymi przez Instytut Metropolitalny ekspertami. I cóż, nie przedłużając, może spróbujemy w pewien sposób zdefiniować sobie pojęcia, o których będziemy dziś rozmawiać. Dlatego chciałbym zadać wszystkim z Państwu pytanie. Przede wszystkim, jak Państwo rozumieją zanieczyszczenie światłem? Może zaczniemy od pana profesora. Jest jakiś problem z mikrofonem, panie profesorze? O, jest. Włączyłem. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Ja może zacznę troszeczkę od innej strony, bo myśmy w tym dokumencie, w tym wieloautorskim dokumencie, takim interdyscyplinarnym dokumencie, starali się przybliżyć to pojęcie wszystkim, aby można było to łatwiej zrozumieć i pokazać wybrane aspekty związane z zanieczyszczeniem światłem w Polsce, z problemami, które są z tym elementem związane, a jak również w końcówce chcieliśmy pokazać, jak to zjawisko, jak można to mierzyć, jak powinno być monitorowane. Tutaj jakby na wstępie należy powiedzieć, że dzisiaj na tym spotkaniu, jak i podczas pracy nad tym dokumentem udało się pani doktor Katarzynie Szlachetko zebrać interdyscyplinarną grupę, która reprezentowała różne strony, różne profesje, różne zainteresowane osoby, nie tylko wywodzące się ze świata nauki, ale przede wszystkim ze świata praktyki, osoby, które tworzą elementy związane z urbanistyką, z planowaniem przestrzennym, także odpowiadają za tworzenie nowoczesnych systemów oświetleniowych, osoby, które zajmują się także, tak tutaj patrzę na skład
z koordynowaniem programu chociażby Ciemne Niebo. I tutaj widzę po dzisiejszym składzie osobowym są reprezentanci w zasadzie wszystkich najbardziej istotnych profesji. Zadał pan pytanie, jak można zdefiniować elektrycznie światłem. Jest to nadmierna emisja energii elektrycznej do atmosfery, głównie w porze oczywiście wieczorno-nocnej, którą odczuwamy, którą odczuwają organizmy żywe, które skutki tej nadmiernej emisji są długofalowe i to jest problem, który nie ma, tak jak powiedział pan na wstępie, swojego umocowania prawnego jeszcze w obowiązujących przepisach, ale ten dokument, czy ta działalność Instytutu Metropolitalnego i tego programu Good Light Law, które działa przy Instytucie właśnie Metropolitalnym, ma służyć temu, aby ta dyskusja ogólnopolska, czy dyskusja na temat tego problemu rozpoczęła się, a skutkiem tego powinny być zmiany prawne, czy też skutkiem tego powinny być uwarunkowania, które pozwalają z jednej strony na monitoring i na pomiar, a z drugiej strony na odpowiednie przepisy, które będzie można zastosować w zgodzie z ustaleniami tego całego komitetu. To może tak na wstępie. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa tutaj chciałby może jakieś ad vocem dodać do wypowiedzi pana profesora? To znaczy ja jeszcze mogę dorzucić ze swojego podwórka, czyli zanieczyszczenie światła, nie będę tłumaczył czym jest, ale też jeżeli chodzi o skutki, to nie tylko na przyrodę i człowieka, ale też właśnie na krajobraz. I to nie tylko miejski, gdzie jest najbardziej zauważalny, gdzie mamy ten chaos świetlny, ale też taki krajobraz wiejski, przyrodniczy, naturalny, gdzie ten nadmiar zanieczyszczenia po prostu psuje jego odbiór. Dziękuję uprzejmie. Chyba udało się nakreślić, czym jest zanieczyszczenie światłem, jakie skutki może ze sobą nieść. Chciałbym się zapytać, pani doktor Katarzyna Szlachetna. Ja może nie czuję się kompetentna w zakresie wyjaśnienia, czym jest zanieczyszczenie światłem, bo tutaj panowie są zdecydowanie bardziej doświadczeni, dlatego że problematyką zanieczyszczenia światłem zajmują się od lat. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię normatywną, ponieważ w państwach, które przyjmują regulacje w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu światłem, można odnotować praktykę wprowadzenia definicji legalnych zanieczyszczenia światłem. Te definicje są różne, ale one generalnie nawiązują do tych definicji, które są proponowane przez chociażby organizacje międzynarodowe, International Dark Sky Association, czy Międzynarodową Unię Astronomiczną. I myślę, że to jest bardzo dobra praktyka. Dlaczego? Dlatego, że zanieczyszczenie światłem, chociaż nie jest nowym problemem, to jeszcze niedostatecznie utrwaliło się w świadomości społecznej i ludzie co do zasady nie wiedzą, na czym polega ten problem, bo oświetlenie elektryczne po zapadnięciu zmroku kojarzy się pozytywnie. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, jakie funkcje użytkowe, ale też gospodarcze czy nawet estetyczne to oświetlenie zapewnia. Dlatego jeśli polski ustawodawca zdecyduje się, a mam nadzieję, że tak będzie, na wprowadzenie takich szczegółowych regulacji dotyczących zanieczyszczenia środowiska światłem, uważam, że właśnie dobrym krokiem byłoby zdefiniowanie tego pojęcia w celu właśnie uświadomienia, że sztuczne światło to też zagrożenia i ma negatywne, szkodliwe konsekwencje. Jeszcze dodać do tego nieco inne spojrzenie, oprócz tego, że jest to spory problem, mało dostrzegalny problem, wymagający pilnie zajęcia się nim. To ujmując to nieco bardziej pozytywnie, jest to też problem bardzo ciekawy z tego względu, że on się rozgrywa na styku wielu dziedzin. Jest to takie pole współpracy dziedzin, które zwykle ze sobą nie mają w zasadzie nic wspólnego. No, na przykład to może być astronomia i technika świetlna, albo biologia, albo medycyna, albo właśnie prawo. I z reguły jest tak, że jeżeli dochodzi do takiego spotkania się różnych dziedzin nad jakimś nowym problemem, to jest to szansa na wytworzenie właśnie nowej wiedzy.
czegoś, co nam pozwoli lepiej zrozumieć nasze otoczenie, czyli w tym przypadku wpływ sztucznego światła na nas, na nasze otoczenie. Więc można też ten problem jakby dostrzec w nim pewne zalety, no takie dla naszego, dobrze działające dla naszego rozwoju. Jeśli ja mogę też, pozwolę sobie zabrać głos w tej pierwszej rundzie jako ostatni, ponieważ my jako Stowarzyszenie Polaris zajęliśmy głos jako pierwsi chyba w Polsce w tematyce problematyki zanieczyszczenia światłem, które no właśnie od strony bardzo istotnej, praktycznej dostrzegliśmy, prowadząc nasze działania nomen omen popularyzatorskie, również z pogranicza badań naukowych. I bardzo istotną rzecz, o której tutaj powiedziała pani doktor Szlachetko, to jest to, że głównie większość osób, które ten problem gdziekolwiek dotyka, spotykają się z nim, dopiero jest o nim jakkolwiek uświadomiona w momencie bezpośredniej no, styczności. Czyli jeśli komuś przeszkadza na przykład światło sąsiedztwa, które w nocy operuje prosto w okna, zaczyna się dopiero dostrzegać ten problem. Wcześniej nikt o tym praktycznie nie wiedział, nie słyszał. I dla naszych działań od wielu lat prowadzonych, bo będzie to już prawie 20 lat naszych starań o to, żeby zwrócić uwagę na problematykę zanikającego ciemnego nieba nad Polską, to głównie jest problem właśnie braku świadomości. Staramy się to swoimi siłami w jakimś tam stopniu poprawiać, ale niestety jest to absolutnie wymagane w wymiarze programowym, systemowym, a więc przede wszystkim na etapie zmian legislacyjnych, o które również nalegamy, tak, zabiegamy od już dobrych paru lat. Dziękuję za te wszystkie wypowiedzi. Myślę, że tutaj w bardzo dobrym stopniu zdefiniowaliśmy to, czym jest zanieczyszczenie światła. No i właśnie chciałbym w pewien sposób nawiązać do tego, co powiedział też pan doktor Kołomański, mianowicie o tym, że no, problem zanieczyszczenia światłem jest problemem, w którym stykają się różne dziedziny nauki. Chciałbym zapytać się państwa, po pierwsze, co może było takim asumptem do tego, żeby współpracować, łączyć te różne dziedziny nauki w celu opracowania memorandum, a także jaki państwa zdaniem jest w ogóle cel, jakie jest zamierzenie stworzenia takiego dokumentu? Może pani doktor Szlachetko. Ja myślę, że na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć indywidualnie, ale wydaje mi się, że to, co skłoniło wszystkich do wzięcia udziału w tym projekcie, to była chyba troska o racjonalne i odpowiedzialne wykorzystywanie urządzeń infrastruktury oświetlenia zewnętrznego i troska o zrównoważony rozwój tej infrastruktury. To może trochę zabrzmi wzniośle i górnolotnie, ale myślę, że tak było dlatego, że ten projekt, to przedsięwzięcie jest realizowane w 100% pro publico bono, niekomercyjnie i od początku przyświecała temu pewna idea, dlatego że osoby, które zgromadziły się wokół tego projektu, zdają sobie sprawę jako eksperci również z poważnych negatywnych konsekwencji nadmiernej, niekontrolowanej, uciążliwej emisji sztucznego światła. Oprócz dzisiejszych gości w tym projekcie wzięli udział również technicy świetlni, w tym osoby, które są członkami Polskiego Komitetu Oświetleniowego, a także specjaliści z zakresu chronofizjologii, którzy badają, jaki jest wpływ nadmiernej ekspozycji organizmów żywych, nadmiernej ekspozycji na obecność sztucznego światła. Ten dokument jest interdyscyplinarny, staraliśmy się wszechstronnie nie tylko uzasadnić, dlaczego potrzebujemy zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, ale także wskazać pewną drogę, pewne rozwiązania legislacyjne, ale myślę, że to, co stanowi i przesądza o wartości tego dokumentu, to jest to, że my wskazaliśmy również, jak dokonywać pomiaru emisji sztucznego światła i przede wszystkim w jaki sposób monitorować i kontrolować tę emisję. To jest bardzo poważny problem w państwach, które już pewne rozwiązania bardziej zaawansowane przyjęły, chociażby w Chorwacji ustawa, rozporządzenia wykonawcze, natomiast tam problem pojawił się w zakresie dokonywania pomiarów właśnie i monitorowania realizacji założeń tej polityki oświetlenia zewnętrznego. A gdybym miała powiedzieć, co mnie osobiście skłoniło właśnie do zainicjowania tej współpracy, no to kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z problemem zanieczyszczenia światłem, no to z racji zawodu
od razu przyszło do głowy pytanie, jak polski prawodawca reaguje na ten problem, na to zagadnienie. I analiza normatywna niestety doprowadziła mnie do negatywnych wniosków, że tutaj rozwiązania są niedostateczne, wręcz marginalne. Zanieczyszczenie światłem w ogóle nie jest ujęte w ustawie Prawo ochrony środowiska, nie ma żadnych szczegółowych standardów emisyjnych, standardów jakości środowiska, nie ma obowiązkowych stref środowiskowych, które pozwoliłyby na dywersyfikowanie standardów oświetlenia w zależności od tego, z jakim terenem mamy do czynienia, bo inne są potrzeby terenów zurbanizowanych, a inne terenów, gdzie no jednak powinniśmy dbać o ochronę przyrody. Kolejna kwestia to była ochrona krajobrazu, tego urbanistycznego, miejskiego, wiejskiego, ale też ochrona samego ciemnego nieba jako elementu krajobrazu przyrodniczego. Interesowała mnie kwestia efektywności energetycznej, no bo przecież obowiązuje odrębna ustawa, która wdraża pewne strategie i polityki Unii Europejskiej i zastanawiałam się, w jaki sposób środki poprawy efektywności energetycznej, do której stosowania są zobowiązane podmioty publiczne, mogą stanowić instrumenty zrównoważonego planowania i realizowania oświetlenia zewnętrznego. I też ważna była dla mnie kwestia ochrony klimatu, dlatego że w naszym memorandum pan dr Paweł Drożdżal zaprezentował wyniki badań, które potwierdzają, że zanieczyszczenie światłem wpływa na zmiany klimatu, wzmacnia efekt cieplarniany, a przede wszystkim ono wzmacnia negatywne oddziaływania innych rodzajów zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczenia powietrza. I te wszystkie swoje wątpliwości prawne, pytania prawne o to, czy rzeczywiście potrzebna jest regulacja prawna, skonfrontowałam właśnie z naszymi ekspertami, którzy od lat tą problematyką się zajmują. Potwierdzili, że rzeczywiście tutaj polski ustawodawca nie dba o kwestie związane ze zrównoważoną polityką oświetlenia zewnętrznego. No i to w moim przypadku stanowiło właśnie asumpt do podejmowania działań. Z tej perspektywy normatywnej oczywiście. Ja teraz mogę, jeżeli... Tak, Kamil. Więc dla mnie takim kluczowym momentem, w którym stwierdziłem, że ta współpraca jest jak najbardziej zasadna i rzeczywiście ta współpraca międzysektorowa jest podstawa w ogóle w tym temacie, był taki moment, w którym chciałem jakby wprowadzić tę tematykę zanieczyszczenia świetlnego, te innowacje do planowania przestrzennego, chociaż w sumie w gruncie rzeczy to nie jest żadna innowacja, bo zanieczyszczenie świetne to jest to samo, co zanieczyszczenie hałasem czy zanieczyszczenie powietrza, tylko po prostu nie mówi się o tym tak często i nie jest tak prosto zauważalne i mierzalne. No i właśnie w momencie, kiedy chciałem wprowadzić to do planowania przestrzennego, bo zajmuję się projektowaniem urbanistycznym, tak naprawdę okazało się, że nie ma takiego dokumentu, w którym moglibyśmy to zapisać. Jeszcze pracując w Łodzi w pracowni urbanistycznej, pamiętam długie dyskusje z prawnikami, gdzie debata toczyła się, czy w planie miejscowym można tego typu zapisy ograniczające, znaczy chroniące przestrzeń od zanieczyszczenia świetlnego, od nadmiaru światła wprowadzać w ogóle, bo właśnie tak jak Katarzyna wspomniała, nie ma w prawie ochrony środowiska wprost wskazanych w katalogu elementów środowiskowych, które powinny być zawarte w planie miejscowym, nie ma zanieczyszczenia świetlnego. Więc na szczęście po długich debatach okazało się, że możemy to wprowadzić i rzeczywiście wprowadziliśmy takie zapisy, ale w planie miejscowym ze względu na to, że właśnie nie ma tych wytycznych, to też nie mogą być zbyt szczegółowe zapisy, bo to nie jest ten dokument tak naprawdę obecnie w takim prawie, jakie teraz mamy. Więc teoretycznie można myśleć o uchwale krajobrazowej, która jest, ale też nie ma wytycznych do tego ustawowych. Można lobbować lokalnie w gminach i zachęcać gminy do wprowadzania planów oświetleniowych, ale to też taki urbanista, który chce wprowadzić jakieś elementy dotyczące zanieczyszczenia świetlnego, tak naprawdę obecnie nie ma jak tego za bardzo wprowadzać, więc to jest ten problem. To jeśli ja mogę zabrać głos, to powiem, że od strony praktyków jest to absolutnie istotny krok ku temu, żeby coś w końcu w naszym kraju zostało zauważone, że jest to problem, z którym borykamy się jak mało który kraj, ponieważ ostatnie 20 lat rozwoju po przemianach ustrojowych spowodowało dość dużą ekspansję sztucznego światła wraz z budową dróg, autostrad, dróg szybkiego ruchu.
I niestety no, mamy tendencję do nadmiernego oświetlania przestrzeni publicznej, czasami w porównaniu do krajów Zachodu absolutnie ponad stan, ponieważ nasze możliwości energetyczne w tym zakresie są raczej mniejsze niż kraje, które posiadają choćby elektrownie atomowe. Ważną rzeczą jest również, że u nas z dosyć dużym rozmachem niektóre inwestycje są wykonywane i po wielokroć dostajemy jako stowarzyszenie w ciągu miesiąca nawet po kilka próśb o to, żeby coś zrobić, ponieważ sztuczne światło nagle zostaje no, w pewnym stopniu odbierane jako rzecz negatywna. Dotąd wszystkim światło się kojarzyło z elementem absolutnie rozwojowym, symboliką cywilizacyjną, no bo przecież dzięki światłu wydłużamy dobę, jesteśmy w stanie pracować w godzinach nocnych, gdzie normalnie przecież każdy wie, nie ma już oświetlenia naturalnego. A więc w tym przypadku jest to element, który kojarzyłby się z rzeczą pozytywną, ale wręcz przeciwnie, w takich dziedzinach jak właśnie astronomia choćby nawet, jest to element bardzo kluczowy, żeby móc prowadzić działania, obserwacje, działania popularyzatorskie. No i okazuje się, że to nie jest tylko element estetyki, nie tylko rozwoju pasji, nie tylko popularyzacji nauk ścisłych czy badań, ale i także po prostu prawo do tego, że możemy mieć ciemną noc. Tego prawa brakowało. Ewidentnie nasze działania, które podejmowaliśmy tu również z obecnymi uczestnikami dzisiejszego spotkania, były również kierowane ku temu, żeby zwrócić uwagę na problem, jaki istnieje w przepisach prawa, że jest to zbyt mało doprecyzowane, bo to i ówdzie, jak wskazuje doskonała analiza pani doktor właśnie przedstawiona w tym memorandum, są zawarte niektóre opisy związane czy to ze światłem padającym na okna w budynkach, tak, czy ściany z oknami, czy ewentualnie mówi się o możliwości stosowania norm, no ale właśnie to jest tylko dozwolone, dobrowolne. Nie jest to element, który w wielu innych krajach, nawet naszego się sąsiedztwa, jak Czechy, jak chociażby no, doskonała nomen omen Słowenia, wskazuje wręcz zarówno pozytywne efekty, jak i sankcje z tytułu niewykonywania odpowiednich kroków, które powinny ograniczać zjawisko powszechnie znane już na świecie jako light pollution. Wydaje mi się, że jest to naprawdę istotny moment i bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu, że zostało to zauważone także przez środowisko specjalistów związanych, jakby nie było przecież, z przepisami prawa, bo myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie znacznie więcej osiągnąć i przede wszystkim no, zwrócić uwagę właśnie na ten problem, który od wielu, wielu lat, samego początku jest raczej gdzieś pomijany. Ja bym taką perspektywę astronoma mogę przedstawić. To jest jakby obserwowanie przez długie, długie lata pogarszania się warunków obserwacyjnych dla astronomii. Chodzi głównie o astronomię czy obserwatoria naziemne, obserwacje nocne oczywiście, one są wciąż nadal bardzo ważne i istotne dla astronomii. Ujmując trochę obrazowo, dla astronomii nocne niebo jest jeden z podstawowych zasobów naukowych, który no, od co najmniej całego XX wieku ulegał powolnej, a może coraz szybszej degradacji, utrudniając prowadzenie tych obserwacji astronomicznych. Oczywiście grupa, która miała problem w związku z pogarszaniem się jasności, pogarszaniem się jakości nieba, czyli astronomowie, to jest bardzo mała grupa. Na szczęście może trochę dla nas problem zanieczyszczenia światłem to nie tylko problem tego, jak niebo jest widoczne, ale również jest to problem środowiskowy, też no, tak jak już to było też parę razy podkreślane. Więc to co astronoma może skłonić do tej współpracy, to jest raz właśnie utrata, coraz większa utrata możliwości prowadzenia badań nieba, czyli właśnie obserwacji nieba, a z drugiej strony wiedząc, że ten problem może być rozwiązany tylko i wyłącznie poprzez współpracę z innymi obszarami badań czy działań takich praktycznych, na przykład to, co prowadzi Stowarzyszenie Polaris, łącząc te siły, czy łącząc to, co każda z tych dziedzin może wnieść, jesteśmy w stanie zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem, bo tego też brakuje, tej świadomości. No i rozwiązanie problemu wymaga jednak
wprowadzenia odpowiednich norm, tak jak sobie radzimy na przykład z zanieczyszczeniem powietrza czy hałasem, tak samo powinniśmy podejść do nadmiaru albo niewłaściwego światła o niewłaściwej porze, nadmiernej ilości. W ten sposób też powinniśmy regulować jego użytkowanie, minimalizując jego negatywny wpływ, no między innymi na astronomię, ale też tak naprawdę na życie przeciętnego obywatela Polski. I mogę ze swojej strony tutaj, odpowiadając na pytanie prowadzącego, co skłoniło, czy co było takim bodźcem, żeby w ogóle wejść w tego typu badania, to jest przede wszystkim zespół. Gdybyśmy to samodzielnie próbowali, to efekt byłby dużo, dużo, powiedzmy, gorszy, ale ta droga dużo, dużo kręta, droga bardzo trudna, żeby ewentualnie móc próbować zmieniać przepisy prawa. Tutaj dla mnie takim bodźcem jest to, że jest to zespół, z którego w skład wchodzą różni specjaliści i nie tylko prawnicy, ale prawnicy podbudowują się tą wiedzą ekspercką z różnych innych dziedzin i to jest jedna z sił tego dokumentu. Takim elementem, który u mnie chyba, czy w moim zespole zadecydował o tym, aby uczestniczyć w tym projekcie, to była ta szansa, że te badania nie będą odłożone na półkę, badania naukowe, tylko że jest szansa, wpłynięcie na to, co dzisiaj w nauce, w realiach polskiej nauki jest najbardziej istotne, czyli pokazać wpływ na otoczenie gospodarcze, wpływ na co, że to się przekłada na zmiany przepisów, to się przekłada na zmiany ewentualnie sposobu myślenia. I to jest chyba tutaj największa taka dla mnie, dla mojego zespołu efekt tutaj tego udziału w tym projekcie. Ponadto patrząc na rozdziały, czy patrząc na te elementy, dla mojego zespołu jest to bodziec do działań innowacyjnych, czyli chcemy mierzyć w sposób taki przemyślany, ale nie punktowy, a już z większego obszaru, chcemy pokazywać, jak to wpływa, a więc tutaj te elementy jak najbardziej wpływają, czyli nowoczesne podejście do, czy inne podejście, bardziej aplikacyjne podejście do nauki, współpraca z innymi zespołami, z innymi przedstawicielami w zakresie spojrzenia na światło, ale z zupełnie innej strony poprzez członków każdego zespołu badawczego, a jeszcze z punktu widzenia tego, co jest takie, powiedzmy, nie tyle nowoczesne, ale jest to taki kolejny element Smart City, który można zainteresować włodarzy miast, bo oni będą chcieli, szukają pewnych wyróżników, ale także w najbliższym czasie będą szukali oszczędności ekonomicznej związanej z kosztami chociażby energii, więc jest szansa na to, że te elementy będą szły w zgodzie z tymi rekomendacjami, które są zapisane w tym dokumencie. To tak ze swojej strony na... Dziękuję uprzejmie, dziękuję za wszystkie Państwa wypowiedzi. Mówili Państwo o tym, że zanieczyszczenie światłem no, z jednej strony oczywiście szkodzi, negatywnie wpływa na szereg organizmów żywych. Z drugiej strony no, siłą rzeczy w tak wysoce zurbanizowanym świecie kojarzy się nam właśnie z tą industrializacją, pozwala nam funkcjonować w jakiś sposób, czy to wieczorami, czy w nocy. I chciałbym zapytać się, gdzie jest ta granica? To znaczy, gdzie jest ta granica, od której możemy powiedzieć, że zanieczyszczenie światłem jest szkodliwe, negatywnie oddziałuje na organizmy żywe i może, no, czy są jakieś takie wyznaczniki normatywne, technologiczne, które pozwoliłyby nam powiedzieć, że od tego określonego momentu mówimy o czymś, co negatywnie oddziałuje na nasze środowisko. Czy coś takiego istnieje? Tutaj pytanie kieruję przede wszystkim do pana profesora Kunca. Gdyby takie zapisy, gdyby takie normy istniały w sposób konkretny, ten dokument nie musiałby w takiej postaci powstać. Są normy dotyczące wielu elementów. Zresztą koledzy przedmówcy wspominali o różnego typu zanieczyszczeniach o charakterze antropogenicznym. Jest mierzony hałas, są mierzone pyły, są mierzone inne, jest na przykład zanieczyszczenie wód i tak dalej. I tutaj te normy pokazane chociażby na mapach, to się nazywa mapy sozologiczne czy mapy gość środowiskowe, te przekraczania tych norm są
pokazane, mają swoje sygnatury, mają swoje odpowiedniki w symbolice kartograficznej, mają swoje odpowiedniki również w systemie kar, które wynikają z przekraczania pewnych norm. W zakresie, że światłem tych norm formalnych nie ma. Ja tych norm nie znam, może moi koledzy znają. Są pewne symptomy, są pewne ogólne czy też opisowe elementy pokazujące czy pozwalające na stwierdzenie, że pewne elementy zostały przekroczone, bo widzimy mniej, bo w nocy powiedzmy tego nieboskłonu czy elementów na nieboskłonie, ale tutaj takich przepisów są oczywiście dotyczące techniki, dotyczące światła wewnętrznego, są te normy, ale w zakresie światła zewnętrznego takich norm nie ma. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa chciałby tutaj małe ad vocem może do tej wypowiedzi, to oczywiście zachęcam. Widzę, że pan doktor Kołomański włączył mikrofon, także oddaję głos. Myślę, że będzie pewien problem, jeśli chodzi o określenie takiego poziomu, powyżej którego mamy do czynienia z jakimiś wyraźnymi skutkami ubocznymi tego światła antropogenicznego. Jeśli chodzi o organizmy żywe, to oczywiście najlepiej byłoby pytać biologów, ale pewnie byłoby tak, że różne organizmy miałyby różny ten próg, powyżej którego sztuczne światło powoduje wyraźne zmiany w ich, nie wiem, zachowaniu na przykład, czy negatywny wpływ się pojawia. Więc pewnie jednego by się nie dało określić. Nie jest to proste i pewnie nadal jest to badane w celu określenia właśnie, jak pewne organizmy reagują na brak prawdziwej nocy. To może być też to tyle trudne, że pewnie tego typu reakcje negatywne, niektóre przynajmniej z nich, mogą się pojawiać po długim okresie czasu, więc znowu wymagane są pewne badania prowadzone w dłuższym horyzoncie czasowym, co pewnie też wymaga jakby sprytnego odróżnienia wpływu tego jednego czynnika światła od innych czynników antropogenicznych, które też się pewnie pojawiają w otoczeniu takiego organizmu. Z punktu widzenia astronomii, wracając na własne podwórko, to tu jest może trochę łatwiej, bo my w pewnym sensie możemy określić poziom jasności nieba, powyżej której te badania obiektów głównie słabo świecących, bo ich jest najwięcej, one są najczęściej badane, powyżej którego to poziomu jasności nieba te badania stają się w jakiś sposób utrudnione. Taki próg da się określić, pewnie jest określany przez Międzynarodową Unię Astronomiczną i to zapewne jest łatwiejsze do zrobienia niż w przypadku organizmów żywych, które są znacznie bardziej złożone w funkcjonowaniu niż obserwacje astronomiczne. Także my możemy taki próg podać, próg, który powyżej którego działanie dużych obserwatoriów klasy światowej jest utrudnione. Dziękuję uprzejmie. Tak? Proszę. Mogę dodać ze strony takiej urbanistycznej. Oczywiście też nie ma takich konkretnych wytycznych według mnie, jeżeli chodzi o jakieś wartości. Co prawda, tak od strony urbanistycznej postaram się wytłumaczyć w przystępny sposób. Mianowicie, no tak myśląc o oświetlaniu przestrzeni, zupełnie inaczej powinniśmy oświetlać, bo gdzie jest ta granica i jak kształtować to oświetlenie w przestrzeniach, no załóżmy miejskich tym razem. Bo no to zastanawiając się nad tym, no musimy uznać, że zupełnie inaczej powinniśmy oświetlać z inną intensywnością, oświetlać skrzyżowania i drogi, gdzie generalnie są wytyczne dotyczące oświetlenia drogowego, ale też nie ma żadnych wytycznych dotyczących przestrzeni na przykład publicznych innych, czyli na przykład placów. Ale też jeżeli chodzi o place, istotne jest tak naprawdę właśnie określenie pewnych wytycznych dotyczących tego, jak oświetlać place, gdzie jakieś główne miejskie, a zupełnie inaczej będziemy oświetlać place lokalne, gdzie spotyka się lokalna społeczność. Zupełnie inaczej parki powinniśmy oświetlać, które rzeczywiście pełnią jakąś istotną funkcję komunikacyjną nocą, a na przykład parki, które takiej funkcji komunikacyjnej nocą nie pełnią, zgodnie z takimi wytycznymi, ale to nie polskimi, CEPTET, czyli to jest
taki sposób, jakby wytyczne projektowania, to jest zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie. To jest cały zestaw jakby takich wytycznych dotyczących wielu różnych aspektów z życia projektowania i on też porusza kwestie oświetleniowe i sam właśnie te wytyczne stwierdzają, że to oświetlenie powinno być równomierne, ale powinno być zróżnicowane odnośnie przestrzeni. Też mówi o tym, że ono musi dawać możliwość szybkiej reakcji i niektóre miejsca, które na przykład, tak jak wspomniałem, nie pełnią tej funkcji komunikacyjnej, mogą być pozbawiane oświetlenia na noc. I dzięki temu, kiedy osoba idąc nocą, ulicą, widzi taką niedoświetloną przestrzeń, będzie ją omijać, a urbanista czy projektant, który projektuje to oświetlenie, wiedząc o tym, że ta przestrzeń jest niebezpieczna ze względu na to, że na przykład zawiera bardzo dużo zieleni niskiej czy średnio wysokiej, która ogranicza widoczność w nocy, powinien ograniczyć to oświetlenie, żeby nie zachęcać ludzi w nocy do wchodzenia w taką przestrzeń. Jeżeli mogę udostępnić ekran, to byłoby świetnie. Mam na taki przykład łódzki akurat, który to prezentuje właśnie w parku. Nie wiem, czy mogę udostępnić ekran. Ale chyba mogę, tak, dobrze, to postaram się udostępnić. Przywidać, tak, pewnie tak. I tutaj mamy przykład tak, parku łódzkiego, gdzie mamy wejście oświetloną alejką, prawda? I ktoś, kto schodzi z ulicy, stwierdza, no dobrze, mamy alejkę, mamy chodnik, więc chętnie sobie nim przejdę, żeby przejść na drugą stronę tego parku, bo po prostu skrócę sobie drogę w nocy. Ale idąc przez ten park, trafiamy w takie miejsce. Albo w takie miejsce, czyli mamy ciąg latarni, a dalej mamy pustkę i ciemność. I tutaj proszę, nie wiem, czy Państwo to widzicie, ale tu jest człowiek. I przez to, że mamy tak intensywne oświetlenie, które jest powoduje olśnienie, po pierwsze nie widzimy tego człowieka, a po drugie idąc tam dalej, no narażamy się na dosyć niebezpieczną sytuację, która może mieć miejsce. Więc to są tego typu problemy, które powinny być rozwiązywane w wytycznych po prostu projektowych. Dziękuję uprzejmie. To jeszcze ja jeszcze mogę zabrać głos, to bardzo chętnie, dlatego że ja, proszę Państwa, tak się przysłuchuję, zastanawiam, bardzo istotne Pan zadał pytanie, Panie Kamilu, bo kluczowa kwestia jest taka, od jakiego poziomu. No właśnie, pytanie moje jest takie, czy 5000 mV to jest dużo, czy mało? Proszę Państwa, wydawałoby się maleńko, niewiele, ale kiedy wezmę laser i przyświecę w nim w nieodpowiedni sposób, w nieodpowiednie miejsce, może to się skończyć katastrofą. Z tego też powodu zostało przygotowane przecież rozporządzenie, zostało wprowadzone w życie, mówiąc o otoczeniu lotnisk, tak, czyli nieszkodzeniu tutaj w tym momencie osobom, pilotom, tak, urządzeń, no, maszyn latających i nie tylko. Teraz drugie moje pytanie jest takie, czy my na pewno tak samo rozumiemy światło, bo dla wielu osób będzie to absolutnie przydatna rzecz, dla innych mniej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wzmiankowanie, tu pewnie pani doktor Katarzyna Szlachetko nam się bardziej w tym zakresie pewnie wypowie, rozporządzenie ministra infrastruktury mówiące o poziomach światła, no właśnie padające na okna, na budynki z elewacji z oknami, czyli przede wszystkim mówimy tu o paragrafie 293 ustęp 6, który parę lat temu, w 2016 roku, próbowaliśmy trochę doprecyzować o strefy środowiskowe i strefy buforowe wokół obserwatoriów astronomicznych, że jednak ten poziom powinien być zmniejszony, bo co to jest? 3 luksy dla światła białego, 5 luksów dla światła kolorowego. To są zagadnienia, które dla wielu instytucji, ba, dla wielu osób są praktycznie wręcz niezrozumiałe. Proszę sobie wyobrazić, że my przez te kilka lat staraliśmy się interweniować w wielu takich przypadkach, gdzie światło było wielokrotnie przewymiarowane w danych miejscach, składając pisma do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Kończyło się na tym, że niestety rozkładali oni ręce, że nie mają odpowiednich narzędzi, ba, narzędzi do dokonania wiarygodnych pomiarów weryfikujących, czy rzeczywiście takie przekroczenie tego poziomu miało miejsce. Wielu naukowców, specjalistów z tym powiązanych z Polskim Komitetem Oświetleniowym czy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich zwraca uwagę, że zapis był, poprawka, która została wprowadzona w 2009 roku, absolutnie nie była wystarczająca. Wprowadzone zostały zapisy, które nie miały odzwierciedlenia w innych przypadkach, tak, w legislacji. No, w naszym odczuciu jest to zawsze kwestia tego, gdzie, w jakich okolicznościach i po co tego światła używamy.
A więc nic innego jak absolutnie najważniejsze zdanie pojawiające się na okładce naszego wspólnego memorandum, mówiące o zrównoważonej polityce. I tu, proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze zacytować dokument, który został opracowany przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych, rezolucja, która miała miejsce 25 września 2015 roku w Nowym Jorku, zatwierdzona przez 193 państwa, mówiące o tak zwanych celach zrównoważonego rozwoju 2030. One są tutaj dosyć chyba popularne w trzech literach, czyli cele SDG jako następstwo tych celów, które obowiązywały do okresu przełomu milenium. I tam, proszę Państwa, mamy taki zapis w punkcie 11, mówiącym o uczynieniu miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Myślę, że tutaj absolutnie jest to bardzo kluczowa rzecz, żeby sztuczne światło było korzystne, żeby było racjonalnie wykorzystywane, żeby było w tym momencie, tak jak oszczędzamy wodę czy czyste powietrze, aby ono było również racjonalnie gospodarowane. No i niestety w Polsce, tak jak mówimy, tych przepisów absolutnie cały czas brakuje, a tymczasem ekspansja światła trwa. Ja miałem przyjemność tutaj akurat być świadkiem tego, jak z przełomów dekad światło rtęciowe było wypierane przez światło wysokoprężne sodowe. Te kolorowe, pomarańczowe łuny, które nad naszymi miastami nagle przerodziły się wręcz w troszeczkę, no, prezentowane były często przez ówczesne zdjęcia jako symboliczne podpalenie Rzymu przez Nerona, bo tak niestety te nasze miejscowości zaczęły się przekształcać, nawet maleńkie miejscowości, bo światło wysokoprężne sodowe było nieporównywalnie mocniejsze od dawnego światła rtęciowego, które bardziej było widać, że świeci niż cokolwiek oświetla. No ale cóż, stoimy w dobie technologii LED, powszechnego oświetlania fasad, budynków, iluminacji pomników, różnych punktów, wręcz nawet instalowania światła w chodnikach, w podejściach świecącego dla dekoracji ozdoby do góry. Nie zawsze jest to tak skuteczne, nie zawsze to jest potrzebne. Na pewno trzeba w wielu przypadkach zastanowić się, czy w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Dziękuję uprzejmie. Oczywiście, ja też bym chciała jeszcze syntetycznie odnieść się do tego pytania. Nie jestem w stanie wskazać dopuszczalnych, bezpiecznych progów emisyjnych dla światła, ale chciałabym zwrócić uwagę na zadania i odpowiedzialność organów władzy publicznej, nawiązać do wspomnianego przez pana prezesa tytułu naszego memorandum. My pierwotnie zastanawialiśmy się, czy nie ograniczyć się w tytule do kwestii zanieczyszczenia światłem, ale bardzo szybko okazało się, że to nie jest wystarczające i nam chodzi zdecydowanie o coś więcej. Musieliśmy zgodzić się i ustalić, co rozumiemy przez pojęcie zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego, która nie jest pojęciem ustawowym, ale na pewno międzysektorowym, bo chociażby nasza obecność i współpraca potwierdza to, że problem dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego. My przez politykę rozumiemy pewne zintegrowane działania. Zintegrowane działania, które obejmują planowanie oświetlenia zewnętrznego, kwestie jego projektowania, instalowania czy szeroko rozumianego realizowania, użytkowania, ale też przede wszystkim monitorowania. I tutaj powinien to być obowiązek, który jest realizowany w drodze świadomych i celowych działań zarówno tych organów na szczeblu centralnym, bo tutaj nie ulega wątpliwości, jesteśmy jako autorzy zgodni, potrzebne są normy ustawowe i akty wykonawcze, ale też decentralizacja, dlatego że to gminy, miasta jako podstawowi dysponenci przestrzeni publicznych powinni wdrażać założenia tej polityki, dostosowując ją do planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego ta polityka musi być zrównoważona, to pan prezes też wyjaśniał. Oczywiście to wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju, która teraz przenika wszystko. I tutaj jest oczywiste, że nawiązujemy świadomie do zasady zrównoważonego rozwoju, bo z jednej strony ta polityka oczywiście musi realizować potrzeby zbiorowe, potrzeby ludzi, zbiorowe zapotrzebowanie na obecność sztucznego światła, ale z poszanowaniem pewnych wartości środowiskowych, przyrodniczych, życia, zdrowia człowieka, ale także wartości związanych z ochroną ciemnego nieba, z ochroną
krajobrazu kulturowego. No i te kwestie efektywności energetycznej, myślę, że one teraz są bardzo aktualne i być może to one będą tym kluczowym argumentem, które przekonają do jednak podjęcia inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie. Także dziękuję. Dziękuję uprzejmie za Państwa wypowiedzi. Tylko pozwolę sobie wspomnieć, że oczywiście kwestie związane z zanieczyszczeniem światłem oraz właśnie ze zrównoważoną polityką oświetlenia zewnętrznego zostały oczywiście w sposób szeroki opisane w memorandum, o którym cały czas rozmawiamy. Memorandum jest dostępne do pobrania w internecie na stronie goodlightlaw.im.edu.pl / memorandum. I tam oczywiście, jeśli Państwo będą mieli taką ochotę, tutaj zwracam się szczególnie do osób, które oglądają nas w tej chwili na portalu Facebook, mogą Państwo nawet w tej chwili otworzyć sobie to memorandum i po prostu przeczytać cały dokument. Tutaj też oczywiście nasza rozmowa jest pewnym streszczeniem wniosków, które w tym dokumencie się znajdują. A teraz przechodząc trochę od kwestii politycznych, kwestii związanych ze zanieczyszczeniem światłem per se, chciałbym zapytać się Państwa, gdzie w Polsce w zasadzie jesteśmy w stanie zaobserwować Drogę Mleczną? Może pan doktor Sylwester Kołmański. Można to jakby pytanie postawić na dwa sposoby. Gdzie albo kto? Bo jak się popatrzy na wyniki obserwacji, bo możemy oczywiście jakby zmierzyć stopień degradacji nocnego nieba i wskazać, gdzie ono jest już zbyt jasne, żeby Drogę Mleczną zobaczyć. Więc można jakby sprawdzić, na jakim procencie powierzchni Polski ta jasność jest zbyt duża, żeby Drogę Mleczną zobaczyć. Ale możemy też sprawdzić, jaka część mieszkańców Polski mieszka na tych terenach i jest pozbawiona tego widoku. Oczywiście te miejsca, w których jasność jest zbyt duża, żeby Drogę Mleczną zobaczyć, to są miasta i otoczenia miast. Więc procentowo to może nie jest duża część kraju, to nie jest na przykład pół czy większość, ale te obszary zamieszkuje spora liczba osób. Jak to przedstawić na liczbach, to wychodzi na to, że połowa populacji Polski żyje na tych obszarach, gdzie drogi mlecznej faktycznie nie widać. Nawet w jakichś tam wyjątkowo sprzyjających warunkach meteorologicznych, przejrzyste powietrze, oczywiście brak księżyca, to tej drogi mlecznej nie zobaczymy. Więc jest to jakby całkiem spora część mieszkańców Polski jest pozbawiona tego widoku. To oczywiście nas też przenosi trochę na taki wątek krajobrazu nocnego, dziedzictwa kulturowego, bo Droga Mleczna może się kojarzy z astronomią czy z obserwacją jakichś obiektów astronomicznych, ale nocne niebo czy ta Droga Mleczna, taki łatwy do zaobserwowania wyznacznik jakości nocnego nieba, to nocne niebo to nie tylko rzecz dla astronomów, ale jest to element naszego dziedzictwa kulturowego, z tego względu, że gdzieś to nocne niebo zawsze nam towarzyszyło i jego ślady odnajdujemy w różnych działaniach człowieka, niekoniecznie naukowych. To może być filozofia, to może być religia, to może być sztuka szeroko pojęta, gdzie ludzie inspirowani tym nocnym niebem zostawiali po sobie jakieś dzieła właśnie nawiązujące do tego widoku nieba. Także połowa mieszkańców Polski tego dziedzictwa kulturowego jest pozbawiona w tej chwili, to jest sporo. Oczywiście nadal możemy gdzieś się udać, korzystając na przykład z wakacji w Polskę, gdzie to niebo można pooglądać w stanie bardziej zbliżonym do naturalnego. Niestety prawda jest taka, że gdziekolwiek byśmy w Polsce nie pojechali, nawet w słynne Bieszczady, to nigdzie nie znajdziemy miejsca, w których niebo jest wolne całkowicie od sztucznego światła. Mniej lub bardziej zawsze gdzieś znajdujemy ślady tego antropogenicznego światła na niebie.
No są miejsca, które są, powiedzmy, bliskie temu niebu naturalnemu, właśnie jak słynne Bieszczady, północno-wschodnia Polska, na przykład Biebrzański Park Narodowy, obszary górskie, takie na przykład jak oprócz Bieszczadów, to na przykład Beskid Niski, gdzie jest mniejsza gęstość zaludnienia. Wystarczy popatrzeć na mapę, zobaczyć, gdzie jest mniej miejsc, mniej miejscowości i znaleźć sobie takie właśnie taki obszar, w którym to niebo będzie widoczne w sposób no, nieco bliższy naturalnemu niż to, co ma nad swoją głową właśnie ta połowa mieszkańców Polski. W internecie jest dostępna mapa, której można sobie obejrzeć, jak wygląda stopień degradacji nocnego nieba w Polsce. Ja mogę ją pokazać. Gdzieś ją tutaj miałem. O, tu jest, dobrze, to no, mogę udostępnić ekran, możemy taką mapę na szybko przejrzeć, przy okazji będzie widoczny adres. Na razie nie mam opcji udostępniania. Zaraz Agnieszka powinna taką opcję oczywiście umożliwić. To jest. O. O, to w tej chwili powinna być widoczna właśnie ta mapa. To jest mapa obejmująca w zasadzie cały świat, ale można tu już mamy zbliżenie na Polskę. To jest stan jasności nocnego nieba na rok 2015, więc oczywiście trochę mogło się to zmienić. Ale te miejsca, które w tej skali barwnej są w odcieniach koloru, powiedzmy, ciemnozielonego i niebieskiego, to są obszary, w których ten stopień degradacji nocnego nieba jest w Polsce najmniejszy. Czyli tutaj można sobie, oczywiście można sobie też zbliżyć i znaleźć jakieś miejsca, na przykład Drawieński Park Narodowy z niebem, no właśnie, znacznie lepszej jakości niż to, co mają nad głową mieszkańcy miast. Także zachęcam, jeżeli ktoś planuje wakacje, można też się zaplanować pod kątem możliwości podziwiania nocnego nieba. Wprawdzie noce letnie są krótkie, ale będą się pomału wydłużały, ale są też ciepłe, więc można jakby to niebo też oglądać na zasadzie wypoczynku na leżaku. To jeśli ja jeszcze mogę coś dodać, oczywiście. Przepraszam, to tak w temacie nocnego nieba i tego, jak wygląda Droga Mleczna, to jesteśmy takim przykładem chyba jednym z nielicznych w Polsce, który starał się, pomimo tego, że zaludnienie jest znacznie większe i potencjalnie tej Drogi Mlecznej w regionie Śląska, województwa śląskiego nie powinno być widać, to jednak tak nie jest. Miejscowość Sopotnia Wielka, skąd dzisiaj do Państwa właśnie mówię, została poddana zupełnej modernizacji całego oświetlenia, nie tylko ulicznego, ale i także publicznego, prywatnego. Teraz właśnie jest to dosyć istotny element, ponieważ oświetlenie prywatne jest coraz bardziej również intensywne, odgrywające istotną rolę właśnie dzięki technologii LED. I proszę Państwa, dla nas tutaj jest taka jeszcze bardzo ważna kwestia. Być może, oby nie, znów nie zostanie to zauważone przez powiedzmy instytucje, organizacje, a przede wszystkim przez władze krajowe, aby zrobić jakiś krok w tym kierunku, ale my sami też możemy podjąć pewne działania. I tu pozwolę się z Państwem podzielić obrazem, który jest chyba w tym momencie, no, można powiedzieć, najistotniejszy. Jest to bowiem taki przykład tego, że podobnie jak wybieramy zdrową żywność, wybieramy odpowiednie paliwo do ocieplania swoich domów, tak, czy ogrzewania. Tak samo możemy wybierać dobre i złe oświetlenie. Otóż taka prosta tablica informacyjna o tym, jakie oprawy spotęgowują to zjawisko, to ten efekt zanieczyszczenia sztucznym światłem, widzimy po prawej stronie, czyli właśnie przekreślonej tabeli, części tabeli. Są to głównie oprawy, które świecą w sposób wertykalny, a więc są ustawione do góry lub na boki. Mówimy tu o oprawach w kształcie kul, w kształcie kinkietów, które są ustawione do góry, tak? Świecą całą noc, nie mają czujników ruchu. Alternatywą tego rozwiązania, tego samodzielnego, zrównoważonego korzystania z zasobów ciemności jest
wybieranie tej opcji, która jest po lewej, a więc właśnie opraw, które są zamkniętym abażurem, w pełnej osłonie, tak zwana zasada ULOR 0, obecnie jest to już troszeczkę więcej parametrów określających takiej zdolność oprawy w górnej półprzestrzeni, ale są to jakby najważniejsze elementy, które możemy nawet na pudełku, kupując oprawę, wybrać. Kluczowa z nich jest, proszę Państwa, ta dolna tabelka, mówiąca o tak zwanej temperaturze barwowej, czyli CCT. Mówimy tutaj o oprawach potencjalnie nazywanych powszechnie ciepłe i zimne. Jeśli macie Państwo możliwość wyboru naświetlaczy zewnętrznych, które są w tym momencie dostępne bardzo powszechnie już we wszystkich miejscach, chyba w różnych sklepach, nawet dyskontach spożywczych, to w tym momencie starajmy się wybierać tą temperaturę z ciepłym światłem, czyli tak gdzieś do około 3000 kelwinów. Oczywiście nie jest to proste, bardzo często okazuje się, że w większości niestety dostępne są te oprawy 4000 i więcej. Ale proszę zobaczyć, da się. Tak samo jak wykorzystujemy, wybieramy zdrową żywność, tak samo możemy to zrobić w przypadku samodzielnej redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem. No i być może uda się Państwu zrobić to, co udało się między innymi u nas w miejscowości Sopotnia Wielka, gdzie dokonaliśmy wymiany praktycznie 99% oświetlenia prywatnego, a obecnie również publicznego, a obecnie również prywatnego. Dziękuję uprzejmie za ten głos. I oddaję głos panu Bartłomiejowi Idzikowskiemu. Tak, ja nie będę odpowiadał na twoje pytanie, Kamil, ale odniosę się do komentarza, który padł na Facebooku, bo on przypomniał mi, że o pewnej bardzo ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy i jej nie wyjaśniliśmy, a mianowicie, no nie będę tutaj imion i nazwisk używał, ale po pierwsze dwa zagadnienia są w tym komentarzu. Po pierwsze, czy nie jest tak, że rozmawiacie Państwo o przegranej sprawie? I tutaj Pan sam tęskni za czasami, kiedy właśnie było widać drogę mleczną. Tutaj odniosę się do tego tylko tak, że wiele krajów właśnie wprowadza te wytyczne, określa standardy, wprowadza plany oświetleniowe, które wskazują, nadają kierunki kształtowaniu oświetlenia. I to jest jedna rzecz, ale druga bardzo ważna rzecz, to jest druga część wypowiedzi, w której właśnie zacytuję. I nasze życzenia nijak się będą miały do poczucia bezpieczeństwa, a już zupełnie staną się nieistotne w momencie, kiedy ktoś w ciemniejszym miejscu straci zdrowie i życie. I ja tutaj chciałbym podkreślić, bo o tym nie powiedzieliśmy, że my nie walczymy o to, żeby wyłączyć światło i zaciemnić przestrzenie. Tu chodzi tylko i wyłącznie o racjonalne oświetlenie przestrzeni publicznych, czyli nie dążenie do wyłączenia światła i teraz oglądamy tylko drogę mleczną, tylko chodzi o racjonalne, logiczne, racjonalne pod względem ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, zdrowotnym podejście do oświetlenia. I to jest bardzo istotne. Czyli nie musimy wyłączać światła, wystarczy, że je dostosujemy, że będziemy używać odpowiedniego oświetlenia, a nie je wyłączać. To jest bardzo ważna rzecz, o której chyba nie wspomnieliśmy. No to jest właśnie, jeśli mogę, ad vocem tej tablicy, którą wyświetliłem, czyli dobre oprawy i złe. To jest kwestia tylko czasami naszych wyborów. A ja tylko odpowiem jeszcze może na ten komentarz, którego ja niestety nie zauważyłem, że w rzeczywistości tracimy coś jeszcze, proszę Państwa. O tym może powiedzieć także pan profesor Kunz. W przyszłym roku obchodzimy rok Kopernika 2023, bardzo kluczowy moment daty i myślę, że trzeba by było zrobić wszystko, aby nie utracić tego naszego dziedzictwa kulturowego związanego z niebem, z gwiazdami i tam, gdzie rzeczywiście jest to możliwe, jeszcze je zachować. Nie mówimy tutaj w tym momencie oczywiście o wprowadzaniu całkowitego zakazu oświetlenia ulic, domów, tak, czy posesji, ale żeby to było właśnie zrównoważone. A więc w tym momencie choćby wokół obserwatoriów o to, co kiedyś postulowaliśmy tu z obecnym między innymi doktorem Kołmańskim w poprawce dla rozporządzenia ministra infrastruktury, aby stworzyć choćby strefy buforowe wokół obserwatoriów, ewentualnie Natura 2000, czyli wzmocnić, o czym tutaj jest również mowa, przepisy związane z ochroną przyrody, bo przecież tak naprawdę parki krajobrazowe są pięknym krajobrazem tylko za dnia. W nocy są absolutnie zalane światłem. I to niestety się dzieje powszechnie w całym kraju. Dziękuję uprzejmie. Tak, ad vocem
Jeśli mogę jeszcze, nie tylko adwocem, tak jakby pewnym też pewien komentarz. Tutaj bardzo dobrze, że pan Bartek zwrócił uwagę na te komentarze. Absolutnie należy to od razu zdementować. Celem i memorandum, i zespołu badawczego nie jest to, żeby wyłączać światło i żeby ograniczać jego użytkowanie. To absolutnie proszę, żeby nikt tak nie rozumiał i nie rozumiał tego dokumentu i nie poszedł w taką stronę. Celem jest to zrównoważenie, zrównoważone użytkowanie i racjonalne użytkowanie, ale w tym dokumencie zasygnalizowany jest także wpływ światła nocnego na zdrowie i życie człowieka. Też należy o tym pamiętać. To, że mamy ciepło w domach, to nie oznacza, że nie musimy dbać o to, skąd to ciepło jest. Jeżeli chcemy, żeby było oświetlone, to musimy zadbać o jakość tego oświetlenia i o inne elementy składowe. A pan na początku, pan tutaj prowadzący, pan Kamil, zadał pytanie odnośnie widoku Drogi Mlecznej. To jest też prawo nasze do obserwacji nocnego nieba jako dziedzictwa kulturowego. Pan doktor Kołomański tą mapę pokazał w fajny sposób i ona obrazuje problem, jaki istnieje. Jeżeli sobie to przełożymy na liczbę ludności mieszkających w tych aglomeracjach miejskich czy terenach zurbanizowanych, to tak naprawdę większość dzieci z tych obszarów nie zobaczy nigdy Drogi Mlecznej, jeżeli nie będą mieli okazji wyjechać do takich miejsc, gdzie prowadzi się regularne obserwacje, czy gdzie stwarza się obserwacje pod kątem chociażby astroturystyki, i o te miejsca musimy szczególnie również zadbać w tych wszystkich naszych działaniach. Tutaj kolega wspomniał o przyszłym roku. No, w przyszłym roku jest coś wyjątkowego. To jest 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika i odbędzie się w naszym kraju Światowy Kongres Kopernikański. Będzie to najważniejsze wydarzenie naukowe, ale nie tylko naukowe w Polsce w roku 2023. To będzie kroczący kongres, który będzie odbywał się, czy rozpocznie się w Toruniu podczas święta czy podczas urodzin Mikołaja Kopernika 19 lutego i potem krocząco będzie odbywał się w Krakowie, Olsztynie i powróci znowu do Torunia. Tam, proszę Państwa, będzie można pokazać, czy będzie można zaobserwować, czy będzie można obejrzeć nie tylko dziedzictwo i zapoznać się z wpływem wielkiego astronoma, ale chociażby zobaczyć to, z czego on słynie, czyli jego dzieła będą upublicznione, w oryginale oczywiście w jakiś tam sposób, i będzie szansa, żebyśmy mogli to wszyscy zobaczyć i znowu powrócić do tej rozmowy, żeby w zrównoważony sposób gospodarować światłem sztucznym, tak aby było maksimum korzyści dla człowieka przy ograniczeniu negatywnych skutków, jakie ten element ma na zdrowie i życie człowieka, ale także organizmów żywych, bo o tym nie możemy zapominać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Tutaj pan Bartłomiej jeszcze się zgłaszał. Zaraz oddam oczywiście głos. Natomiast z racji, że zbliżamy się... W takim razie z racji, że zbliżamy się do końca naszego spotkania, czas nas trochę nagli, chciałbym poprosić Państwa o sformułowanie może takiej jednej rekomendacji dla zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego w Polsce, no bo zidentyfikowaliśmy sobie kluczowe problemy związane z zanieczyszczeniem światłem. Opowiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak ta polityka zrównoważona powinna wyglądać i przede wszystkim, że no powinna być zrównoważona. A teraz, gdyby mogli Państwo może sformułować nawet ukierunkowane do naszego ustawodawcy postulaty, które warto byłoby wziąć pod uwagę, kreując politykę oświetlenia zewnętrznego, tak na poziomie krajowym, jak i oczywiście na poziomie samorządowym. Może pan profesor Kunc? Tutaj nasuwa na początek jedno takie spostrzeżenie. Bardzo proszę w imieniu całego zespołu, zapoznajcie się z tym dokumentem. Do wszystkich osób, które trafi, dokument jest dokumentem publicznym, jest dokumentem otwartym. Będą miał jakiekolwiek pytania, proszę nie wahajcie się, czy nie bójcie się zadawać te pytania. Jesteśmy w stanie
takim zespole interdyscyplinarnym spróbować i znaleźć rozwiązania, przede wszystkim wyjaśnić te wszystkie sporne kwestie, które ewentualnie mogą być istotne. I prosiłbym tutaj osoby decyzyjne, które będą miały jakiś wpływ, aby raz powiedziałem, uwzględniły to, ale rozpoczęły taką dyskusję, żeby spróbować zbudować pewne ramy prawne, które będą pozwalały w sposób, powtórzę, już zrównoważony, racjonalny gospodarować tym dobrem, jakie jest świat. Dziękuję. Dziękuję również. To ja pod względem urbanistycznym wypowiem się, to nie wiem, jak to ująć. Drogi ustawodawco, weź pod uwagę w systemie planowania przestrzennego nie tylko krajobraz dzienny, ale też nocny, aby też on cieszył nasze oczy i jakby był wizytówką i prezentował tożsamość miejsc. To ja może nawiązując do wypowiedzi Bartłomieja, chciałabym dodać, że dla mnie w sposób oczywisty regulacja polityki oświetlenia zewnętrznego musi być ściśle powiązana z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym. Uważam tylko, że powinniśmy skorzystać z istniejących narzędzi planowania, wzmocnić te narzędzie, rozszerzyć podstawę prawną do stanowienia planów miejscowych i uchwał krajobrazowych. Nie jestem zwolenniczką tworzenia nowych narzędzi prawnych czy specjalnych, odrębnych regulacji. Kwestia zanieczyszczenia światłem obowiązkowo powinna znaleźć się w prawie ochrony środowiska i związane z tym konsekwencje. Nawiązując jeszcze już syntetycznie i krótko, bo wiem, że zbliżamy się do końca, do samej ochrony ciemnego nieba, bo tutaj jest to nasze dziedzictwo i dostęp do niego jest ogromną stratą. Niestety z perspektywy normatywnej ciemne niebo nie może być przedmiotem odrębnej, samodzielnej ochrony prawnej, ale tutaj ta koncepcja, o której wspominali panowie dr Kołomański i pan prezes Nawalkowski, czyli objęcie ochroną prawną obserwatoriów astronomicznych i stref buforowych. To jest też taka koncepcja, która wyrosła przy Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Komitecie UNESCO, dlatego że ciemne niebo nie może być wciągnięte samo w sobie na listę światowego dziedzictwa ze względu na brak możliwości zdefiniowania granic terytorialnych ochrony, ale rozwiązaniem jest objęcie ochroną obserwatoriów astronomicznych, które cechują istotne wartości kulturowe związane nie tylko z astronomią, ale też z szeroko rozumianą kulturą, z filozofią, z religią, z wierzeniami. No i oczywiście walory naturalne, czyli to, że możemy obserwować zmieniający się, różny jakościowo dynamiczny krajobraz ciemnego nieba. Tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy pan doktor Kołomański chciałby tutaj jakiś też postulat taki dla ustawodawcy czy dla jednostek samorządu terytorialnego sformułować? Takim domknięciem jest to, aby może nie tylko, może tak, to nawet nie chodzi o same jednostki samorządu terytorialnego, czyli zarządców terenu, ale może o wszystkich nas, żeby po pierwsze zacząć rozmawiać o tym problemie, żeby go dostrzec, bo to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby zrobić coś dalej, to musimy ten problem dostrzec i zacząć o nim rozmawiać, poznawać go. A druga rzecz, co może w zasadzie każdy zrobić, to żeby zwrócić uwagę na otoczenie swoje, tam, gdzie mieszkamy, popatrzeć, jaka jest jakość tego oświetlenia zewnętrznego, które mamy, i pewno dość szybko znajdziemy takie przykłady, gdzie to światło nie jest najlepszej jakości. Czyli zaczniemy zwracać uwagę właśnie, co mamy do dyspozycji. Pewnie dość szybko dojdziemy do wniosku, że w wielu miejscach dałoby się to poprawić. W niektórych miejscach chodniki mogą być niedoświetlone, a w innych miejscach możemy mieć tego światła zbyt dużo. Więc warto zwracać uwagę na to nasze otoczenie i dostrzegać to, że rzeczywiście ten problem jest wokół nas, i zacząć o tym problemie rozmawiać, szukać no właśnie takich rozwiązań zrównoważonych, żeby mieć maksymalny zysk z tego oświetlenia elektrycznego, sztucznego, przy jednoczesnym minimalizacji, przy jednoczesnym minimalizowaniu
jego negatywnych wpływów no, na nas, na przyrodę, na właśnie chociażby możliwość obserwowania, nic tego nie. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, czy pan prezes chciałby się podzielić jeszcze jakimiś refleksjami z nami w tym zakresie? Ja, proszę Państwa, liczę na to, że osoby, które zapoznają się z tym dokumentem w tak niesamowicie kompleksowy sposób przedstawione zagadnienie, zupełnie inaczej zaczną to po prostu spoglądać. Można powiedzieć, że trochę kuriozalnie zostało rzucone nowe światło na problem zanieczyszczenia światłem w interdyscyplinarnym sposobie, znaczeniu, który no chyba dotąd nie miał jeszcze takiego miejsca, co bardzo nas cieszy. Ogromnie liczę na to, że właśnie z pomocą prawników, osób znających się na tej dziedzinie, której cały czas nam brakowało jednak przez te ostatnie parę lat, uda się coś więcej zdziałać, coś więcej zrobić, ruszyć trochę ten, powiedzmy, fundament tak legislacyjny. A natomiast najlepszym komentarzem spinającym chyba to wszystko, może będzie jeszcze raz obraz, który chciałbym Państwu udostępnić jako taka nadzieja, że jeszcze nie wszystko jest stracone i chodzi tak naprawdę o to, żeby właśnie to, co o czym mówimy, przekuć w praktykę. To, proszę Państwa, zdjęcie Sopotni Wielkiej, miejscowości, która jest w Beskidzie Żywieckim. Odbywają się tam coroczne festiwale ciemnego nieba. Również i najbliższy na koniec lipca, 30-31 lipca, na który serdecznie Państwa zachęcam do udziału, do przyjazdów, nasze skromne progi, ukazuje nam właśnie taką panoramę miejscowości. Na tym ujęciu widzą Państwo oświetlenie uliczne, skierowane tylko w dół, gdzie udało się osiągnąć kompromis, równowagę, w pewnym stopniu symboliczną równowagę pomiędzy oświetlonymi, jasnymi ulicami, a ciemnym niebem z gwiazdami. Da się to zrobić. I proszę Państwa, to nie jest wcale tak, że muszą zapaść egipskie ciemności lub trzeba w tym momencie przebić głową mur, bo niektórych rzeczy się zmienić za szybko nie da. To proces intensywny, bardzo długofalowy, który trzeba prowadzić żmudnie, punkt po punkcie w każdej z danych miejscowości. Ale może uzyskamy właśnie taki efekt, który, jak Państwo widzą, da się uzyskać. A na koniec prezentuję jeszcze zdjęcie naszego znajomego, pana Tomasza Mrozka, który wykonał fotografię właśnie z Sopotni Wielkiej, gwiazdozbioru Oriona, paru innych konstelacji wokół, ze świecącą się latarnią uliczną, które, jak widać, nie szkodzą ani środowisku, ani niebu. Kwestia tylko świadomych wyborów. Oto serdecznie zachęcam zarówno indywidualnie, jak i tych, którzy mają wpływ na systemowe rozwiązanie problemu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Cóż, te zdjęcia napawają nadzieją, na pewno, bo powiem szczerze, że mi osobiście no, tak zurbanizowane, oświetlone miejsca kojarzą się właśnie z taką łuną oświetloną, brakiem nieba, a tutaj faktycznie widać, że no, ten problem został w Sopotni Wielkiej naprawdę w niezwykły sposób przezwyciężony, co oczywiście tutaj buduje. I cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu no więcej tego zrównoważenia, więcej tej ochrony środowiska, i w planowaniu przestrzennym oczywiście, ale także w prawie i w kształtowaniu w ogóle polityk publicznych związanych z właśnie zanieczyszczeniem światłem. Jeszcze raz chciałbym gorąco w imieniu Instytutu Metropolitalnego podziękować wszystkim zaproszonym gościom. Był z nami pan profesor Mieczysław Kunc, kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję uprzejmie. Był z nami także pan dr Sylwester Kołomański, adiunkt w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Wrocławskim, fizyk i astronom. Dziękuję. Dziękujemy również. Była z nami także pani dr Katarzyna Szlachetko, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, prawniczka i administratywistka. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Był z nami także pan Bartłomiej Idzikowski, urbanista związany ze Stowarzyszeniem Plan Zero, który pracuje także w SoftGIS oraz Związku Miast Polskich, specjalista w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I był z nami także pan prezes Piotr Nawokowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP w Sopotni Wielkiej właśnie, którą mieliśmy okazję przed chwilą podziwiać. Koordynator programu Ciemne Niebo Polska. Bardzo Państwu dziękuję. Pogodnego, ciemnego nieba.
Dziękujemy również. Cóż, miłego wieczoru życzymy i tak jak właśnie pan prezes wspomniał, ciemnego nieba przede wszystkim. Do zobaczenia.